Beata ma wyrzuty sumienia, że pomogła Laurze wrobić Martynę w posiadanie narkotyków. Nie podoba jej się sposób, w jaki jej przyjaciółka traktuje innych uczniów. Dość, Laura. Szczerze, co dziwię się, że się z nią przyjaźnisz, że chcesz jechać z Zakopanego. Przecież ty też chciałeś tam jechać. No tak, ale chciałem, bo ty miałaś jechać. Co? Nie wiem nawet, co mam powiedzieć. Co? Może olej Laurę i spotkaj się ze mną w weekend. No chyba, że nie chcesz. Nie, znaczy, no chcę. No spoko. Dobra, to zgadamy się później. Okej, okay, to cześć. No hej. Ci idioci z naszej pracy tak strasznie mnie wkurzają. No ale trudno, pojedziemy do Zakopanego wy dwie i tak będzie fajnie. No właśnie chciałam o tym z tobą pogadać, bo okazało się, że jednak nie mogę jechać. Miłosz chce się ze mną spotkać. I co, do jakiegoś chłopaka chcesz mnie olać? Nie chodzi tylko o to. Jesteś beznadziejna, myślałam, że się przyjaźnimy. I co mi, gdzie chcesz, głupia mopo, nienawidzę cię. Hej, nie mów tak do mnie, nic ci nie zrobiłam. Olałaś mnie i jeszcze tego pożałujesz. Laura! Wolę spędzić weekend bez ciebie, bo już mnie męczy to twoje ciągłe obrażanie i olewanie innych. Źle się przy tobie czuję. Wal się! Koniec z naszą przyjaźnią! Co? Jak Beata mogła mnie tak wystawić? I co? Mam teraz do Zakopanego jechać z rodzicami? Jeszcze wszyscy będą żałować, że ze mną nie pojechali. Wrzucę do nas takie foty, że każdy będzie mi zazdrościł.